Czym jest The Bight of 87? Jest to incydent, który wydarzył się w 1987 roku, w którym jeden z animatronów z FNAF-a 2 odgryzł ochroniarzowi płat czołowy. Od lat toczy się dyskusja, kto mógłby tego dokonać. Na pewno nie był to żaden z Wintred animatroników, bo te znajdowały się na zapleczu. Nie był to balon gnój, ponieważ jest za niski. Nie była też to marionetka, ponieważ nie ma zębów. Nie były to też Shadow animatroniki. Toy Freddy i Toy Bonnie znajdowali się wtedy na scenie, więc zostaje dwóch potencjalnych sprawców, Mangle i Chica.